Maciej Mateńko, trener rezerw Pogoni. Gdy zostałem poproszony o przyjście na te zajęcia, miałem mieszane uczucia, bo zastanawiałem się, co będę robił z tymi ludźmi. Spodziewałem się, że to będą osoby bardzo mało sprawne i nie wiedziałem, jakie dobrać im ćwiczenia. Okazało się, że oni wykonują wszystkie ćwiczenia, które mieli zadane. Wszystko im się podobało. Robili praktycznie te same zajęcia, które odbywam z piłkarzami rezerw Pogoni. Po prostu trochę mniejsza intensywność tych zajęć była, ale wykonywali wszystkie ćwiczenia. Ludzie, którzy wzięli udział w tej akcji, no, zaimponowali mi. Udowodnili mi, że nie trzeba być sportowcem, żeby pokazać, że ma się wolę walki, charakter, potrafią przełamywać własne słabości. Tylko ci, którzy brali udział w tej akcji, wiedzą, ile oni kilogramów zrzucili, ile przebiegli kilometrów, ile potu wylali na treningach. Ci ludzie cieszyli się z każdych zajęć, nie przeszkadzała im nawet pogoda. Także zawsze praktycznie była 100% frekwencja i chciałbym, żeby tak wszyscy zawodnicy z takim zaangażowaniem zawsze podchodzili do treningów, jak ci amatorzy. I chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że wszyscy, którzy ukończyli tą akcję, są zwycięzcami, ponieważ ci ludzie zawiązali tutaj przyjaźnie, a wiadomo, że przyjaźnie, które zawiązujemy wspólnie o coś walcząc, z wspólnym wysiłkiem, na długo przetrwają. I poza tym udało im się wyrwać z szarości dnia.